Szczęść Boże! Witam Was, drogie dzieci, na naszym kolejnym spotkaniu. Znajdujemy się w zakrystii, czyli w miejscu, gdzie ksiądz przygotowuje się do mszy świętej. I tutaj na stole, na blacie, znajdują się szaty liturgiczne, które ksiądz ubiera do sprawowania Eucharystii. I pewnie zauważyłyście, że przez większość czasu Adwentu ksiądz ubiera się w fioletowe albo niebieskie szaty. A dzisiaj będzie to kolor różowy, który przypomina nam o tym, że dzisiejsza niedziela jest już trzecią niedzielą Adwentu, że jest to czas, kiedy już jest tuż Boże Narodzenie, kiedy przyjście Pana jest już bardzo blisko. I ta niedziela, ten kolor różowy, przypomina nam także o Bożej radości. O tej radości, która ma nam towarzyszyć z tego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, aby nas zbawić. I o tym usłyszymy dzisiaj w drugim czytaniu, bo tam święty apostoł Paweł powie o tym, właśnie o tej wielkiej radości ze spotkania z przychodzącym Jezusem. A z tej radości, jak przypomina, ma wypływać nasza modlitwa. To, że ufni w to, że Pan Bóg jest Bogiem bliskim, będziemy do Niego się modlić i będziemy Mu przedstawiać wszystkie nasze prośby i wszystkie nasze sytuacje, z którymi mamy w swoim życiu problemy. I drogie dzieci, to jest zadanie na dzisiejszą niedzielę. Gdy będziecie w kościele, uważnie wsłuchajcie się w dzisiejsze drugie czytanie. Postarajcie się wychwycić z niego jak najwięcej słów. Słyszcie te słowa o radości, ale także o tej konieczności modlitwy, o której mówi święty Paweł. I drugie zadanie, troszkę dużo, ale może dacie radę. Drugie zadanie jest takie, żeby w czasie tej mszy świętej, na której będziecie, żeby Panu Bogu powiedzieć o tym, z czym macie problem. Może o jakichś trudnych relacjach, może o tym, że nie dogadujecie się z kolegą, koleżanką, że czasami nie rozumiecie rodziców, czasami trudno Wam się może z nimi dogadać. O tym wszystkim powiedzcie Panu Jezusowi, a On będzie działał, bo Jego przyjście jest już blisko.